Cześć, tu Ernest. W tym filmiku pokażę wam wycieki zdradzające przyszłość mapy Fortnite Battle Royale. Zanim zaczniemy, z ciekawości spytam się was, co jest waszym ulubionym przedmiotem w Fortnite Battle Royale? Moim nowym faworytem zostały śmierdzi bomby, ponieważ wystarczy rzucić nimi w ścianę bazy przeciwnika, a śmiercionośny gaz bez problemu przez nią przeniknie, płosząc naszego oponenta. Do tego te 5 obrażeń co pół sekundy. W komentarzu możecie dodać, co uważacie o zmianach, które wam za moment przedstawię, a przypnę wam serduszka. Okej, a teraz przejdźmy do głównego tematu tego filmiku. Jak co tydzień, niedługo ujrzymy kolejną zmianę na mapie. Tym razem jednak poznaliśmy ją przedwcześnie. Wydobywca danych pod nickiem Cross udostępnił na swoim Twitterze znaleziska w postaci zaktualizowanej grafiki mapy Fortnite Battle Royale. Jego wycieki dotyczą wypasionej wyrwy, bazy przy błotnym brzegu oraz wykrzywionych wież. Zacznijmy od zrzutu ekranu przedstawiającego bazę złoczyńców umiejscowioną przy błotnym brzegu. Jak dobrze wiecie, na ten moment znajduje się w niej rakieta i ten wyciek zdaje się tylko potwierdzić, że niedługo wystartuje, ponieważ jeśli spojrzymy na miejsce, w którym powinna się znajdować, to jej po prostu tam nie ma. Kolejna część mapy dotyczy sławnych wykrzywionych wież, w których to jeden z budynków stał się celem jednego z meteorytów spadających na mapę Battle Royale. Na ten moment w tym miejscu stoi dźwig z metalową kulą do niszczenia budynków, który ma stworzyć miejsce na takie oto dzieło architekta. Jak widać, luka w postaci krateru zostanie w pełni zastąpiona normalną drogą i chodnikiem. Trzeci skrawek nowej mapy prezentuje wypasioną wyrwę, w której to nadal stoi centrum badawcze, ale za to ile nowej zieleni. Możliwe, że te nowości pojawią się na mapie w nadchodzącym tygodniu, w aktualizacji 4.5, a w niej dodatkowo nowe zmiany w balansie gry, skiny i inne sekrety. Poza tym, chciałbym jeszcze wspomnieć o skinie Royal Bomber i tak jak głosiły plotki, niestety lub stety, ale stanie się ekskluzywnym skinem dla kupujących PS4 w edycji Fortnite. Ale więcej szczegółów poznacie w filmiku w opisie. I to tyle. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia.